Siema, siema, chłopaki, siema. Taki plan mamy dzisiaj. Słuchajcie, na moim polu i tam robimy tor sobie. Ja będę jechał jako pierwszy. My do roboty przyjechaliśmy. Jest Sława. A wy za mną. Jest Sława. Ale Sława jest chory, ten zakaźnik. On już miał rok temu. Weź podwójną tą maskę ubie. On miał rok temu. Ty do Lombardii lepiej jedź. No to jest coś ciekawego. Koronawirusa. Bóg tu Bóg w samochodzie. No weź sobie zobacz, Sławacz. Będziesz dzisiaj jeździł? Tak, sobie. Nie chcę się zaziębić. Nie chcę się zaziębić, jak on tutaj ma koronawirusa. Nie mam, byłem. Nas pozamykają przez ciebie. A co, nie jak będziesz miał fajnie? 14 dni? Nie, 10. Jakie? 30 chyba. 10 dni. No to ma licznik? Nie. Tam ma licznik mu to godzin. Tylko i to jest gros. Tu ma. A jaki tłumik wypasiony te, jak po Krupowiczu. No chcesz zobaczyć, jak to działa? W telewizorze słyszałem dźwięk. Uważaj, Sława, włączam. Nie działa. A jeszcze nie gazuj, głupie, no poczekaj, kiedy się rozgrzeje. No patrz, ten ma reakcję na manewrę. To ja miałem kłada takiego wilczkiego, 125, tak samo chodził. No może nie. Jarek kupuje dezynfekcję. Dezynfekować będziemy. To, co Daniel uwielbia. Bo jak ogień z rurek pójdzie, to biorę. Będzie w końcu jeździł. A mówię, że znaczy on jeździ. To już wszystko wiemy, rozumiem. I dlatego pali. Dlatego zapala jeszcze. No jeszcze zapala. No bo jest taka opcja, żebyście na spółek kupili taki. Sławku, ale zobacz, to jest to, co ty lubisz. Patrz, osłona na tarczy. To masz osłonę i z przodu. No i? Fabrycznie, już założone. No. Nie musisz kupować. No. Zobacz z przodu. Zaciski to mam być. Słuchaj, odlewy zrobili od tego Brembo, od czegoś i wszystko to robili tak jak zawias jest takie. No dobra, nie będziemy deliberować. Tu mamy na pole. Będziemy na pole, zaraz będziemy jeździć. Odkręcaj manetkę. Co, pojechał? Pojechał! Nie bawiłem się. Jak słowa? Nieźle, ale trochę bym zwiększył przód od takich. No. Trzeba sobie je wyregulować. Zobaczysz, że tak samo odbija. A mi? Daj mi betę, jak będę asekurował. Nie, o kurwa, ja ci dam betę. Ja ci dam betę. Słaba, żeś ci dał adventura. Maciek na kaju. To wezmę MRF-ę, kurwa. No, co ty robisz? To nie jest kopka. Ja wiem. Tak się ci nabudzi. Ale to nieważne, trzymaj ją do sprzęgło. Sprzęgło. Przeciera nowe szlaki. No to jest mu Kuby szlak. Master level. Zatrzymać kurwa świetlonego. Spójrz na chłopka. Ty masz ubezpieczenie swoje. Lepiej. Wlepy masz moje. No oczywiście, że mam. A Sława zna KTM-ie, no to nie ma. On mówi, że nie przyklei.
Nie, to stoi źle. A to kiedy się da, to wydałem wszystko. Jak spodobałem KTR. Od chuja, jedziesz! I co, jak, wrażenia? Nie, fajne. Nie gaś, bo zaraz jedzie ten. Fajne. Marek. Jesteś z tego pełny. Masz miętką fajkę? Gdzie ty od fajki? Ty jesteś od fajki, no, bo nie? Ty masz na nie miętką fajkę. Luźno, luźno fajkę. Fajkę masz. Maneta ciężka. Przyzwyczajony do tego. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy Marek oparł moje drzwi. Patrz, taka oponka, jak rynie, patrz. Za się zastanawiam. Co ci nie każe? Ty nie było szerzej. Nie umiem. Jak nie umiesz? Ja nie wiem, jak pojawia się Chińczyk i nic nie potrafi. Ona też skrzeczy. To tam dwóch murzynów. Ogólnie ci powiem, ma krótki pierwszy bieg. No. Opona to do wymiany. Miany. Powiedzcie. No zbiera się, ale krótki jest jak dla mnie. Ale tak zbiera się, powiem. Jedziemy na górki. Zobaczymy na górki. Jeśli pokonowywać przeszkody, nie? To nie dwuja i ze sprzęgła strzelać. No. Bo jedyna jest za krótka, ona kurwa nie poderwie tak, wiesz, ostro koło. Chyba, że tak jest miękko tam. Miękko jest. To jest bagno tam. Ale tu na przykład z tamtej strony fajnie się przeskakuje to opon. Sława, stoczymy się wtedy, nie? Ja sobie tam podjadę, zobaczysz, czy tam pod górkę. Dobra. To tam wiedziesz sobie wtedy. Mercedesem? No pewnie. No jak? Aha. No. Co ty robisz z tym motorem? Oj, ma. Co jest, Maciek? Co jest, Daniel, cię przewrócił? Wszyscy się przewracają, ja nie wiem. Wszyscy się przewracają dzisiaj.
wciągłem go jak magnes. Idziemy na drugie górki teraz. Mi też poszło na koło, ale wiesz, ale trzeba tu czas z gazem, wiesz. Enduro, nie? W końcu, nie? Ale tutaj kurwa masz popicie, nie? Raz i dwa. Tak. Same niespodzianki pod spodem. Fajnie, fajnie, właśnie tak jak no. Jedza? Daniel? No pewnie, a co? No delikatnie. No, no. A on mówi, że koło mu się ślizga. Chciałam, ale... Bo przód, pode mnie to jest przód jest... No ale z taką Hondą czy z tym moim KTM nie ma co porównywać. Tylko, że to jest 250, nie? No. A. Jak dla początkujących? No. Bajka. Bajka. Lekki motorek? Na pierwszy motor rewelacja. A powiedz, a jak w lesie ci poszło? Jak pracowało? Zwinnie? No, z gałęzi dostałeś, to chyba dobrze mi poszło. Ale mogłem cię wyprzedzić, nie? No. Bo jechałeś jak... Byś musiał wtedy manetkę użyć. Wiesz co, jechałeś jak Lolo Brigida, nie? No, życie. No. Wiesz, motor testowy, to bałem się, żeby go nie porysować, nie? Widziałem, jak go... Widziałem, jak go plakiem kuchałeś, kurwa, no przed wyjazdem. No to kupię plastiki nowe, spoko. Na pewno handbary, nie? A w ogóle... Za te pieniądze, kurwa, motor w cenie remontu motocykla? No. No. Kurwa. I nic się nie obchodzi. Filtr powietrza wymieniasz, olej w silniku. Jak zapomnisz, to się nic nie stanie. To będzie żywotny, no bo jak to jest na licencji Hondy, to naprawdę. To on tam będzie żywotny. To są te same silniki, co całe MRF ma. Tylko, że to wiatra jest, no nie jest wodą chodzony, tak, tylko no. Powietrze. No. I może dlatego tak ten wiatrak słychać, wiesz? Ty kurwa, jesteś tyda jednak. Ty mnie zawsze w coś musisz wpierdolić, a ja ci gogle pożyczyłem, pydo jedno. Uwaga na powietrze. Do poprawki. Kurwa, to taki demon, nie idzie go utrzymać. Jak to pójdzie w kalorie, to też... Ale mu się spodobało, co? Nie, no mówię ci, nie może opanować już tego. Chyba wymieni tą Hondę. Jeszcze jeden podjazd, bo ten był słaby. Słaby był. Słaby, musisz gazu czynić. Spodobało mu się. No teraz to wyjechał, nie? Ci powiem zwinne diabelstwo. No. Jednak dwójka można jeździć. No bo to jest malutki można. Motor. No. Tylko musisz gaz trzymać, nie? Bo jak nie trzymasz, no to... I on tym wygrywa, że jest mały. No. No, zwinny jest. I nie boisz się odkręcić go, nie? No nie boisz się. No. No i wiesz, nie masz szacunku do niego. Tak jak Daniel.